Moim Państwa gościem jest Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Od blisko 2 miesięcy jest Pan szefem tego resortu. Jakie to były dla Pana miesiące? Pewnie intensywne. Z pewnością intensywne, z pewnością bardzo ciekawe. Muszę Państwu powiedzieć, że z dużą pokorą przyjmuję możliwość pełnienia tego urzędu, ponieważ wiem, że przed rolnikami, przed Polską długa droga w ramach działań, które chcemy podjąć w ramach nowej perspektywy finansowej, w ramach tej, która w tej chwili jest, w ramach tego okresu przejściowego. A poza tym, jak Państwo wiecie, no, tak się składa, że z wykształcenia jestem rolnikiem, w związku z tym te tematy nie są mi obce, ale z drugiej strony doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że każdy rolnik musi bardzo dużym wysiłkiem własnych sił, bardzo często całej rodziny, musi pracować, aby móc godnie żyć i godnie funkcjonować w Rzeczpospolitej Polskiej, ale udaje się to i to jest takim bardzo dobrym tematem, myślę, dzisiejszej rozmowy. A co jest dla Pana takiego właśnie szczególnie ważnego, istotnego, jeżeli chodzi o rolnictwo w Polsce? Na co Pan szczególnie będzie zwracał uwagę? Musimy powiedzieć sobie dosyć jasno, że dotychczas było tak, że małe i średnie gospodarstwa bardzo często z tego powodu, że były małe i średnie, miały duże trudności na przykład w pozyskiwaniu środków europejskich czy w ogóle w funkcjonowaniu. No, dla mnie jest czymś niesamowitym, że mając do wyboru duże przedsiębiorstwo rolnicze i małe gospodarstwo, duży był trochę uprzywilejowany. Mogę podać taki przykład, że na przykład jeżeli spółka czy przedsiębiorstwo rolnicze, które funkcjonuje, ma środki z Unii Europejskiej, a jej prezes, no niestety tak się złożyło, że prezes umiera, to funkcja funkcjonuje i nadal korzysta z środków europejskich. A inaczej jest, jeżeli chodzi o małych i średnich gospodarzy, którzy jeżeli mają tą dotację unijną i funkcjonują, ale niestety komuś coś się stanie, no to niestety jest wiele problemów z tym, aby można było ten program unijny ciągnąć, etc., etc. Jest wiele takich przykładów. I takim właśnie tym takim jednym z elementów, którym chciałbym się zająć, to właśnie to, aby można było to uprościć i myślę, że ten kierunek wspierania małych i średnich przedsiębiorstw to jest ten kierunek, który Polsce będzie również służył w momencie wejścia nowej polityki rolnej, ponieważ jak wiemy, pan komisarz Janusz Wojciechowski również wspiera tego typu rozwiązania. Komisja Europejska daje jasne sygnały co do tego, w którym kierunku musimy zmierzać i co prawda można bardzo często się zastanawiać nad tym, czy to jest szansa, czy to jest tak naprawdę dla nas trudność. No, z perspektywy takiej, że w Polsce jest bardzo wiele małych gospodarstw rodzinnych, to z pewnością my traktujemy to jako wielką szansę przed Polską, aby w ramach nowej wspólnej polityki rolnej wykorzystywać te możliwości. No, podał Pan tutaj jeden z przykładów, jak można wzmacniać właśnie te małe rodzinne gospodarstwa rolne. Poprosimy jeszcze jakieś konkrety, Panie Ministrze. Chcemy również upodmiotowić małe gospodarstwa rolne, to znaczy wprowadzić te rozwiązania, o których mówią, ustawą, ponieważ bardzo istotne jest, żeby to było w zgodzie z polskim prawem. A oprócz tego zapowiedziałem na jednej z ostatnich konferencji prasowej, myślę, że to jest ten kierunek, w którym musimy wszyscy podążać. Chodzi o to, że jeżeli mamy gospodarstwa rolne, które są małe, ale jest ich dużo, nie mogą one stanowić dużej konkurencji w stosunku do większych firm, ponieważ nie są traktowane poważnie. Chcemy, aby w ramach kolejnej ustawy, którą przygotowujemy, stworzyć możliwość spółdzielczości takiej rolniczej i w ramach tych spółdzielczości, spółdzielni rolniczych można było funkcjonować jako jeden silny podmiot rolny na rynku, co spowoduje, że z jednej strony ci gospodarze, trzeba powiedzieć sobie jasno, że ta polska żywność, polskie produkty są bardzo wysokiej jakości, ale ciężko im konkurować na rynku rolnym. W związku z tym nie dość, że będą produkować dalej dobrej jakości produkty, będą mogli być traktowani jako jeden silny podmiot na rynku rolnym. Jaka to perspektywa czasowa? No bo mówimy, że chcemy, ale kiedy konkretnie? No tak naprawdę prace trwają. Myślę, że do połowy najbliższego, zbliżającego się roku będziemy mogli spokojnie powiedzieć, że udało się te dwie uchwały, ustawy przeprowadzić. Że te dwie ustawy spowodują te, może inaczej, musimy to zrobić przed, z pewnością, te dwie zmiany, o których mówię, musimy wprowadzić przed wejściem nowej wspólnej polityki rolnej, żeby
nowym rozdaniu środków finansowych można już było z tych rozwiązań korzystać. Na jakie wsparcie, na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy naszego regionu? Pytam o to dlatego, bo jest pan z Bielska, dlatego tutaj właśnie zadaję to pytanie. Niekoniecznie rolnicy, czy po prostu możemy liczyć na jakieś wsparcie? To jest rzeczą oczywistą, że każdy poseł, bo przede wszystkim trzeba pamiętać, że przecież nadal jestem posłem. No właśnie, posłem. Mamy tutaj pana. Każdy poseł walczy o to, aby swojemu regionowi pomagać. I tutaj tu się nic nie zmienia. Mogę tylko powiedzieć, że z pewnością to, że została mi powierzona funkcja pełnienia urzędu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, przyczyni się do tego, aby w tym obszarze przynajmniej naszym rolnikom i naszym małym przedsiębiorcom, ale również i takim mieszkańcom miejscowości, którzy nie zajmują się rolnictwem, to się przysłużyło. Tutaj myślę o tym, że z pewnością te kontakty, zresztą tak jak i Państwo dzisiaj jesteście na dyżurze poselskim przecież u mnie, więc te kontakty dyżurowe pozostają tak samo. Wiele wójtów gmin zwraca się z różnymi problemami, których dotychczas nie udało się rozwiązać. Bardzo często tak się składa, że to są problemy dotyczące jakichś działek, areałów, podziału tych działek, czyli związanych z melioracją, z geodezją, często z lasami państwowymi również. W związku z tym myślę, że to wszystko będzie służyło naszej takiej lokalnej społeczności, naszemu okręgowi. No, koszula bliższa ciału, chociaż nie zapominam o tym, że oczywiście jestem ministrem rolnictwa i rozwoju wsi na całym terytorium Rzeczpospolitej. W związku z tym to też proszę brać pod uwagę. Z jakimi problemami boryka się polskie rolnictwo? No, jesteśmy też, czasy są jakie są, jest pandemia, ale może tak szerzej, nie tylko właśnie te problemy związane z pandemią, ogólnie z jakimi problemami boryka się polskie rolnictwo? Mamy z pewnością duży problem, jeżeli chodzi o wspólny rynek rolny, dotyczący cen na wspólnym rynku rolnym. Znaczy w tej chwili jest sytuacja, jak Państwo wiecie, że z powodu pojawienia się nowych ognisk ASF na terenie Niemiec, Chiny zamknęły rynek dla wieprzowiny, co powoduje również w Polsce skutki tych decyzji. W Polsce ceny wieprzowiny w tej chwili są najniższe. Ja myślę, że można powiedzieć, że w ciągu ostatniej dekady. Co gorsze, oprócz tego, że ta cena jest niska, to trzeba ją traktować w sposób porównania cen wieprzowiny do ceny paszy, tak? No bo te nożyce się bardzo mocno rozjeżdżają i to jest takie duże wyzwanie. Drugi taki istotny, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, problem to jest również cena drobiu. No też jesteśmy w tej chwili w sytuacji, w której no niestety, ale z powodu pandemii wielu odbiorców zrezygnowała z tego typu działalności, już jest ten eksport jest dużo niższy, a producenci drobiu nie dość, że musieli borykać się z ptasią grypą, która była na wiosnę, to i w tej chwili mamy nowe ogniska ptasiej grypy, w związku z tym no jest dosyć trudna sytuacja. Jeżeli chodzi o wołowinę, no tutaj sytuacja jest o tyle niedobra, że zapowiedziana ustawa, która ma być procedowana, spowodowała, że wielu nieuczciwych, to można powiedzieć jasno, pośredników zaczęło przedstawiać rolnikom, że ceny na rynku się wahają, w związku z tym nieuczciwie obniżają ceny, aby móc na tym po prostu nieuczciwie zarobić. A jeżeli chodzi o rynek, o produkcję roślinną, no to mieliśmy w zeszłym roku i suszę, mieliśmy i powódź, w związku z tym to są takie elementy, o których trzeba pamiętać. Przygotowujemy nowy projekt ustawy, to jest jeszcze kontynuacja działań mojego poprzednika odnośnie ubezpieczeń rolnych i myślę, że ten kierunek, aby rolnicy wiedzieli za co płacą, ale też wiedzieli na co są ubezpieczeni, jak gdyby poprawi to, że nie tylko wszyscy podatnicy muszą się składać na te wypłaty tych odszkodowań, ale również firmy ubezpieczeniowe, które dotychczas, można powiedzieć sobie, dosyć liberalnie podchodziły do tych przepisów. To wróćmy właśnie może do tej pandemii. Jak wygląda ta sytuacja na rynkach rolnych, jeżeli chodzi o pandemię? Jak wpływa na te rynki rolne? No z pewnością jest ograniczony cały przemysł dotyczący choreca. To znaczy wszystkie obszary, niezależnie od tego, czy to jest produkcja roślinna, czy zwierzęca, w dużym stopniu odczuwają tą pandemię. W związku z tym producenci, pośrednicy, odbiorcy indywidualni mają do czynienia z taką sytuacją, której przez wiele lat nie było. Otóż nagle nie ma popytu, a to powoduje, że mamy nadwyżki podaży i
ceny na rynku cały czas maleją. To jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia naszej rodzimej produkcji. Dlatego warto zachęcać wszystkich i tutaj również poprzez portal OX.pl, aby przede wszystkim skupić się na tym, aby kupować od lokalnych producentów, od polskich producentów. To jest bardzo istotne i tutaj to nie ma już mowy o jakiejkolwiek polityce. Chodzi o to, żeby wspierać po prostu Polaków. Pojawiły się doniesienia medialne o zakażeniu unorek hodowlanych właśnie koronawirusem. Jak wygląda ta sytuacja na chwilę obecną? Na chwilę obecną na żadnej z przebadanych przez nas ferm norek nie potwierdziły się doniesienia medialne, które pojawiły się w zeszłym tygodniu, dotyczące koronawirusa na jednej z ferm w północnej części Polski. Podczas rozmów z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym okazało się, że tak naprawdę przebadaliśmy, już ponad w tej chwili będzie 1000 próbek tych zwierząt. Aby to robić, musieliśmy też przystosować przepisy prawa. W tej chwili będą zmieniane rozporządzenia dotyczące tego. No ale nie potwierdziły się te doniesienia, w związku z tym na dzień dzisiejszy tego tematu zupełnie nie ma. Wiemy o tym, że takie sytuacje mają miejsce i to również z doniesień medialnych w Danii, gdzie ta sytuacja jest bardzo trudna, w innych krajach europejskich, również w Grecji. W związku z tym cały czas monitorujemy tą sytuację. Jeżeli okaże się, że te ogniska w Polsce również się pojawią, bo ten monitoring jest prowadzony cały czas, będziemy szukali również nowych rozwiązań czy rozwiązań, które będą mogły doprowadzić do rozwiązania tej sytuacji. Proszę pamiętać o tym, że jednak zawsze życie ludzkie stoi na pierwszym miejscu i to jest najważniejsze, aby zabezpieczyć życie i zdrowie Polaków. Myślę, że to dobry moment, żeby poruszyć teraz słynną piątkę dla zwierząt. Co właśnie z tym projektem, na jakim jest obecnie etapie? Piątka dla zwierząt de facto w tej chwili jest przeprocedowana przez Senat i została wrócona celem przegłosowania ostatecznych poprawek do Sejmu, czyli w tej chwili jest u marszałka Sejmu i to marszałek będzie decydował, co dalej z tym projektem. Natomiast niezależnie od tego, ja cały czas w tej chwili monitoruję sytuację odnośnie tych zapisów, które tam były i chcemy wprowadzić również, aby nowa piątka, bo już o niej się mówi, również dostosowywała te pomysły, które zostały zgłoszone podczas procedowania piątki na tamtym etapie. Mówię tutaj głównie o tej inspekcji, o nowej inspekcji, która miałaby się zająć przede wszystkim sprawdzaniem dobrostanu zwierząt. Możemy to na roboczo powiedzieć, że ta inspekcja miałaby podlegać pod Ministerstwo Spraw Administracyjnych, czyli w dzisiejszym MSWiA. W związku z tym, ponieważ wtedy musiałoby to obejmować resort rolnictwa i resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych, może warto się zastanowić nad tym, czy nie lepiej byłoby, aby to jednak ten program, czy ta piątka była programem rządowym. Takie te dwa najbardziej kontrowersyjne zapisy to zakaz hodowli futerkowej i uboju rytualnego, ale przecież piątka dla zwierząt to jeszcze szereg innych zapisów. Na co Pan zwróciłby uwagę, co z Pana perspektywy jest jeszcze takiego istotnego? Celem piątki było przede wszystkim dostosowania z jednej strony przepisów polskich do przepisów unijnych oraz zabezpieczenie tego interesu takiego legislacyjnego. Z drugiej strony celem piątki było również, aby móc możliwie skutecznie podnieść dobrostan zwierząt. W związku z tym z jednej strony mamy tutaj do czynienia ze zmianami przepisów, które będą bezpośrednio komplementarne z tymi zapisami, które są w Unii Europejskiej, a z drugiej strony z zapisami, o których się niejednokrotnie mówiły, ale także tutaj myślę, że i podczas dyskusji lokalnych, bo wiele wiem, że i rozgłośni lokalnych, i portali lokalnych pisało o tym, takimi rozwiązaniami na przykład są zakaz trzymania psów na łańcuchu, powiększenie kojców, czy obowiązkowe kojce dla zwierząt. O chipowaniu jest mowa, być może w tym nowym projekcie również znajdzie się chipowanie. O tym, aby w cyrkach te zwierzęta nie musiały cierpieć. No, w tej chwili to już nie jest rodzaj rozrywki, który jest niedostępny w takim sensie, że niekoniecznie zwierzęta muszą cierpieć tylko po to, żeby je obejrzeć, a wiemy doskonale, że to wiąże się z tresurą, która niestety jest bardzo często bardzo agresywna wobec tych zwierząt. No po prostu nie musimy im tego bólu w tej chwili już w żaden sposób
zapewniać. My musimy jak gdyby stać tutaj na straży, że mamy inne sposoby spędzania wolnego czasu, niekoniecznie cyrki z udziałem zwierząt. Przecież w tych cyrkach można pokazywać dużo bardziej ciekawych elementów i zwierzęta nie są akurat, te tresowane zwierzęta nie są akurat tym elementem, które są najczęściej, najchętniej oglądane przez widzów. Myślę, że to prawodawstwo powinno również uregulować. Czyli czekamy na nowy projekt, rozumiem, jeżeli chodzi o tą piątkę dla zwierząt? Myślę, że tak. Myślę, że jesteśmy na etapie przygotowywania nowego projektu. No, dyskusja trwa nad tym, w jakim kierunku ten projekt będzie przygotowywany, ale z pewnością mogę powiedzieć, że włączę się w te prace jako minister rolnictwa, zresztą wcześniej również jako poseł wnioskodawca. Apelowałem o część tych rozwiązań, które naprawdę były z jednej strony niezbędne, z drugiej strony były też takie, które wprowadzały rozwiązania i ekonomiczne, o tym warto też powiedzieć, ponieważ wiemy, że ta część dotycząca hodowli zwierząt futerkowych też była związana z tym, że to już jest hodowla, która nie wnosiła wiele do budżetu naszego państwa, a opierała się głównie na obdzieraniu zwierząt ze skóry. Była taka pewnego rodzaju fanaberią małej grupy osób, które na tym bardzo dobrze zarabiały. Ja zresztą, jeżeli tak już mówimy o tej piątce dla zwierząt, osobiście nie poznałem osoby, która w Polsce kupiłaby nowe futro. To są rzeczy bardzo ekskluzywne, ale też bardzo drogie. Nie wiem, czy pani redaktor miała przyjemność kiedyś oglądania cen futer, ale to z pewnością warto sprawdzić. Myślę, że mała która Polka czy mało który Polak jest w stanie to kupić we własnym zakresie. Może zmienimy temat. Po powrocie z Luksemburga podkreślał pan, że udało się wypracować kompromis w zakresie tej wspólnej polityki rolnej. Na czym ten kompromis polega? Tych zapisów jest bardzo wiele. Trzeba pamiętać o tym, że z perspektywy budżetu państwa, a przede wszystkim rolników, musimy działać na arenie międzynarodowej w taki sposób, żeby z jednej strony reprezentować interes Polski, bo to jest najważniejsze, polskich rolników, z drugiej strony trzeba mieć z tyłu głowy to, że te środki finansowe, które mają trafić do rolników, to są środki, które są opatrzone pewnymi rygorami. I w związku z tym, z perspektywy Ministerstwa Rolnictwa, najlepiej jest, żeby ten kompromis był wypracowany po prostu szybko, żeby ci rolnicy z tych środków finansowych mogli korzystać. Takim elementem, który był, można nie powiedzieć kością niezgody, ale elementem, który był dosyć szeroko dyskutowany, to był projekt dotyczący ekoschematów, czyli rozwiązań, za który rolnicy mogliby uzyskać dodatkowe finansowanie. I Polska jest w tej, trzeba powiedzieć, dosyć uprzywilejowanej sytuacji, że z jednej strony mamy bardzo dużo gospodarstw małych, rodzinnych, ale z drugiej strony to akurat sprzyja, aby te ekoschematy wprowadzać. Te ekoschematy to są takie rozwiązania, aby nie prowadzić na przykład produkcji roślinnej tylko w ramach monokultury, ale też aby na tym obszarze, żeby nie wyjaławiać gleby, wprowadzić inny rodzaj upraw. Czy na przykład, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, w ramach ekoschematów mieści się również dobrostan, o którym przed chwilą mówiłem, czyli jest to kierunek spójny z tym, co rząd pana premiera Morawieckiego chce pokazać, chce zaproponować, a też coś, co jest realizowane, bo przecież był taki program, czy funkcjonuje program Krowa 500+, którym spotkał się z bardzo dużym i takim gorącym, dobrym przyjęciem przez rolników. Ponad 50 tysięcy rolników skorzystało z tego programu. To pokazuje, że tak naprawdę każdy rolnik, który zajmuje się produkcją również zwierzętą, ma ten dobrostan z tyłu głowy i chce, aby tym zwierzętom było lepiej, bo z jednej strony dostaje za to środki finansowe, ale ja myślę, że głównym powodem jest to, że tak de facto każdy wie, że te zwierzęta również powinny żyć w takich lepszych warunkach. Na koniec naszej rozmowy, panie ministrze, pytanie o lasy państwowe, które mają trafić do tego resortu. Czy to dobre połączenie? Czy będzie współpraca pomiędzy leśnikami, rolnikami? No z pewnością będzie współpraca, bo nie ma innego wyjścia. Tutaj resort rolnictwa faktycznie przejmuje lasy państwowe. Prawdopodobnie, jeżeli nic się nie zmieni, to w okolicach stycznia to dojdzie do skutku, czyli będą dwa duże obszary, które bardzo często się uzupełniają. Przecież najczęściej pola uprawne są na granicy z lasami, lasy są na granicach z polami uprawnymi. Większość areału tak właśnie wygląda. I tutaj
No też trzeba powiedzieć, że w ramach walki z ASF-em w naszym ministerstwie jest stanowisko pełnomocnika rządu do spraw walki z ASF-em. Tym pełnomocnikiem jest pan minister Szymon Giżyński. Myślę, że to połączenie lasów z rolnictwem również pomoże nam w zwalczaniu tego ASF-u, no bo w tej chwili sytuacja wygląda tak, że mamy może nie trudny, ale dość ograniczoną możliwość działania w ramach dwóch obszarów, dwóch sektorów, dwóch resortów. A w tej chwili będzie to w ramach jednego resortu i to pokazuje tak naprawdę, że ten kierunek jednoczenia będzie nam sprzyjał w ramach rozmów czy leśników, myśliwych i rolników. I ja wiem, że pomimo tego, że bardzo wiele osób pyta o tą dziedzinę, no bo dotychczas wiele osób mówiło, że właściwie rolnicy z myśliwymi i z leśnikami mają różne swoje interesy, jak gdyby, czy wpływy, to prawda, natomiast no, to jest tak samo jak w tym wcześniejszym pytaniu o Unię Europejską. No, też są kraje, każdy z tych krajów Unii Europejskiej ma swoje interesy i reprezentuje interes swojego państwa, swoich rodaków, a jednak w ramach Unii jakoś funkcjonujemy i to funkcjonowanie wygląda dosyć dobrze. I myślę, że tutaj również pogodzenie tych interesów trzech stron spowoduje, że de facto wyjdziemy z tego impasu, który był historycznie i pokaże, że jednak da się pogodzić interesy rolników, myśliwych i leśników. Tak już podsumowując naszą rozmowę, jak pan widzi polską wieś za kilka lat? Z pewnością to musi być wieś dużo bardziej nowoczesna, jeszcze bardziej nowoczesna, ale w takim potencjale nowoczesności małych i średnich gospodarstw. To nie może być wieś, której bardzo często nieelegancko i w takim sposób bardzo przedmiotowy, a nie podmiotowy podchodzi się do rolnika jako kogoś, kto właściwie jest taki bardzo często jak gdyby nienowoczesny w stosunku do osób w miastach. To jest nieprawda. Tutaj mogę tylko powiedzieć, że absolutnie z tym się nie zgadzam. Nowi, młodzi, nowocześni rolnicy to będzie przyszłość polskiego rolnictwa. Zresztą samo to, że mamy do czynienia z momentem, kiedy jest to dla nas szansą, bo nowa perspektywa finansowa jest dla nas dużą szansą, tylko odpowiednio to trzeba nacechować. Samo to, że składanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeszcze odbywa się w papierze, co dla mnie jest właściwie na dzień dzisiejszy niedopuszczalne. Milion podmiotów składa wnioski, no gdyby licząc nawet po kilkanaście stron tych wniosków, to kilkanaście milionów stron trafia do agencji, gdzie urzędnicy muszą to rozpatrywać. Myślę, że spokojnie można zrobić w sposób elektroniczny, tym bardziej, że w tej chwili, w momencie pandemii, okazuje się, że ten sprzęt elektroniczny co prawda nie zastępuje nigdy żywego człowieka, ale w dużym stopniu ułatwia ten kontakt międzyludzki i myślę, że tutaj rolnicy też będą spokojnie mogli te wnioski, które dotychczas były w formie dokumentów papierowych, składać w formie elektronicznej. No i przede wszystkim ten kierunek proekologiczny, ale nie w sensie samej ekologii, ale takiego dobrego wykorzystania, racjonalnego wykorzystania polskiej ziemi i polskiej produkcji. W tej chwili wygląda na to, że przez jakiś czas nasze kierunki spowodowały, że staliśmy się ogonem Europy w niektórych działach, nie mówię tutaj o całym. Musimy być krajem, który jest postrzegany tak samo jak Francja i Niemcy, jako jeden z liderów na tym rynku, ponieważ jesteśmy jednym z największych krajów partnersko nastawionych do Unii Europejskiej i w ramach tego współdziałania musimy wypracować sobie taką dobrą markę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim państwa gościem był Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi.